Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Obiecywałem wam odcinek na temat Contestant Row, jak się zmieniał Contestant Row w amerykańskiej wersji dobrej ceny na przestrzeni lat. Tak więc dotrzymuję obietnicy i dzisiaj właśnie będą zmiany, jak się zmieniał układ stanowisk, kolor stanowisk w poszczególnych latach właśnie w amerykańskiej wersji The Price is Right. Ponieważ tak się składa, że przez pierwsze 3 lata od roku 1972 do 75 stanowiska były wyłącznie pomarańczowe. 4 pomarańczowe stanowiska. Zresztą jak widać na naszej grafice, tutaj mamy rok 72. Przybliżymy trochę. O właśnie. 4 pomarańczowe stanowiska. No i jak już powiedziałem w odcinku na temat w jednym z odcinków jubileuszowych, w roku 75 nabrały kolorów. To był pierwsza kolorystyka. Od lewej strony stanowiska były kolejno czerwone, zielone, pomarańczowe i niebieskie. Tak to wyglądało od roku 75. I w ten sposób to w tych barwach Contestant Row wytrzymał przez kolejnych 6 lat. Do roku 81, gdyż w 81 roku była kolejna zmiana, co nie taka radykalna, ale jednak. Po prostu zmieniono kolorami pulpit numer 2 z pulpitem numer 4, gdyż pulpit numer 2, który był do tej pory zielony, zmienił się w niebieski. No i na odwrót. Pulpit, który był do tej pory niebieski, zmienił się na zielony. No i mieliśmy kolejność czerwony, niebieski, pomarańczowy i zielony. To był rok 81. A teraz przenieśmy się do roku 94, do wersji konsorcjalnej, którą prowadził Doug Davidson. I tam, co prawda, nie było Contestant Row, ale coś na kształt Contestant Row było w finale, gdzie było 3 finalistów. No i właśnie oni stali przy 3 pulpitach w kolorach zielonym, pomarańczowym oraz fioletowym. Wracając do wersji głównej na CBS, należy powiedzieć, że ten stan z roku 81 wytrzymał 25 lat. Tak jest, 25 lat do roku 2006. Kolejna zmiana w 2006 wyglądała tak, że pulpity numer 1, 2 oraz 4 pozostały w tych samych kolorach co dotychczas, czyli był czerwony, niebieski i zielony. Natomiast pulpit numer 3 zmienił kolor z pomarańczowego na żółty. No i od 2006 roku mamy kolejność czerwony, niebieski, żółty, zielony. I tak to wygląda do dziś. No ale jeszcze są okazje specjalne. Wydania specjalne. No i w wydaniach specjalnych poszczególne stanowiska w Contestant Row również zmieniają barwy. No i tutaj na przykład mamy przygotowane takie 3 przykłady. Na przykład 4 lipca jest tak, że mamy 2 stanowiska, niebieskie i 2 czerwone. Na przemian czerwony, niebieski, czerwony, niebieski, czerwony. Tak to wyglądało 4 lipca roku 2013. Niebieski, czerwony, niebieski, czerwony. Barwy narodowe Stanów Zjednoczonych. Przykładowo, jak był College Special, to wszystkie 4 stanowiska były zielone. No, College to się kojarzy właśnie jak z futbolem amerykańskim, a jak futbol to zielone boiska. No i właśnie przez to mamy taki, a nie inny właśnie układ kolor stanowisk w Contestant Row, właśnie w przypadku College Special. No i jeszcze mamy przykład z walentynek, 14 luty, no to wszystkie stanowiska jakie? Różowe, a co? No i również był nawet jeden taki odcinek z Halloween, gdzie właśnie również były 4 stanowiska w kolorze różowym. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o Contestant Row w amerykańskiej wersji The Price is Right. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnym.